to tell you guys something. Nie wiem, czy wy sobie uświadamiacie to, ale ja nie mogę mieszkać tu w domu z moją rodziną na stałe. Ja nie mam tutaj swojego pokoju, tu jest, są trzy pokoje, moja mama, Tina i Tony. Ja na razie śpię u Tony'ego na podłodze i nie mogę tak całe życie siedzieć i leżeć i mieszkać u mamy, więc ja będę musiała się wyprowadzić zaraz, za niedługo, nie wiem kiedy, ale na pewno będę dalej nagrywać z rodzeństwem i wszystko, bo z nimi mi się dobrze nagrywa, ale nie wiem czy, no nie wiem, teraz ja nie wiem co dalej będzie, w sensie I'm kind of scared, bo ja nie mam za bardzo planu, ani pomysłu, ani znajomych za bardzo, więc nie wiem gdzie ja będę mieszkać, ani co będzie dalej, but yeah, I'm kind of scared. I lubię Warszawę, chciałabym w Warszawie mieszkać. I ja nie wiem, czy mam, ja wam to mówię, ja nie mam znajomych za bardzo, nie wiem, ja mam dwóch, może trzech znajomych. Ja nie wiem, co ja mam teraz zrobić, okej, poszukać mieszkania, najlepiej bym chciała z kimś mieszkać, ale nie wiem z kim, I don't know, this is really weird, słuchajcie, ale ja będę musiała coś szukać i chcę, żebyście byli częścią tej podróży trochę ze mną, żebyście razem ze mną to wszystko przechodzili, because you guys are my friends, so yeah. Więc jeśli jest ktoś miły i szuka lokatorki, to I want to live with you. Ja będę z wami teraz szczera, I am scared as fuck, okej? Okay? Bo ja w ogóle nie mam planu na co będzie za tydzień, za miesiąc, I don't know, lecę na totalnym spontanie. Nie mam za bardzo znajomych, nie mam gdzie mieszkać, nie mam za bardzo, I don't know, like, this is a lot. Nie wiem, słuchajcie, muszę ogarnąć swoje życie. So yeah, I'm scared. Jedyne, na co się bardzo, bardzo cieszę, jest to, że będę mogła adoptować baby kotka! Słuchajcie, jeśli mnie znacie, to wiecie, że ja od dawna chcę adoptować baby kotka, ale przez niektóre osoby nie mogłam, ale teraz te osoby już nie są w moim życiu, więc mogę adoptować! Ej!